wrażenia w ogóle po takiej uroczystości? Powiem, że stres był porównywalny do swojego ślubu, bo mimo, że jestem 5. rok burmistrzem, to jeszcze nigdy nie dawałem ślubu. Zawsze to robi pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Na pewno miałem wrażenie, że to historyczne miejsce i historyczny moment, ponieważ to pierwszy ślub po 45. roku i też w takiej scenerii polsko-niemieckiej, bo to Niemcy byli, którzy zdecydowali się ślub według prawa polskiego wziąć tu na polskiej ziemi. No, wzruszający moment, bardzo taki emocjonalny dla mnie również, bo od początku jestem zaangażowany w odbudowę fary. Cieszę się, że wszystko się udało i oby tak dalej. Myślę, że następny ślub możemy dawać na wieży, a to dopiero w przyszłym roku. Myślę, że w czerwcu doprowadzimy do otwarcia wieży. Inwestycja zostanie zrobiona. No i cóż, mam nadzieję, że wtedy ministrowie spraw zagranicznych przyjadą, Polski i Niemiec, którzy objęli patronatem odbudowę fary. Wspaniała uroczystość i oby takich więcej w przyszłości, a w sumie w tym celu odbudowujemy farę. Właśnie w tym celu, żeby takich imprez polsko-niemieckich było jak najwięcej, żeby poprzez ten budynek i wszystko, co się dzieje wokół, żeby zbliżać te oba narody. Wiemy, że może ostatnio wypowiedzi niektórych polityków nie służyły pojednaniu polsko-niemieckiemu, ale dzisiaj pokazaliśmy, że można. Miasto Guben załatwiło cały ten wystrój tego wnętrza, kwiaty, dywany i tak dalej. To była wspólna praca obu stron i widać, że jak się chce, to można coś fajnego zrobić razem. Panie burmistrzu, jakie zainteresowanie jest, jeżeli chodzi ze strony Polski? Czy były już jakieś głosy do pana wcześniej, że polskie pary też by chciały w takim miejscu wziąć ślub? Czy... Powiem szczerze, że to taki pierwszy był głos. Zgodziliśmy się na to, żeby podkreślić tę symbolikę polsko-niemiecką. Z polskiej strony w sumie jeszcze nie było. Raczej były takie głosy, że para po ślubie chciałaby sobie zdjęcia zrobić w farze, ale nikt ślubów, mówię, z polskiej strony nie chciał brać w środku. Także nie było nawet tego tematu jak do tej pory. Myślę, że tutaj fantazja poniosła świeżo upieczonych małżonków ze strony niemieckiej. No i doprowadzili do tego. Muszę też powiedzieć, że oni też są związani z miastem, ze strukturami. Rodzice, jedna mama pracuje, zdaje się, w urzędzie miejskim, druga mama pracuje w Euroregionie, więc ten aspekt transgraniczny i polsko-niemiecki też był u nich widoczny. Oni się tego nie bali. Oni wiedzieli, że organizacyjnie wszystko się uda. No i zapragnęli wziąć udział w farze. Powiem, że fara jest bardzo znana w Niemczech, w Guben. Ciągle media o tym piszą, ciągle to się cieszy powodzeniem, więc oni z tego skorzystali po prostu. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby tutaj... No było sporo wymagań organizacyjnych. Jeżeli chodzi o stronę urzędową, musieliśmy zabezpieczyć imprezę. Tu widzimy siatki, żeby nikomu nic na głowę nie spadło. Musieliśmy ubezpieczyć tą imprezę, musieliśmy z mojego gabinetu godło przynieść, tam mamy. To wszystko są wymagania czysto formalne, żeby taki ślub był ważny. No i... Rozumiem, że finansowo to wszystko państwo młodzi, tak? Zapewniali, czy jakaś pomoc z Urzędu Miasta była? Nie, mówię, tutaj miasto Guben zadbało cały wystrój. Nasz wkład to był głównie organizacyjny. Była oprawa muzyczna ze szkoły muzycznej, więc wszystko, co się udało, to robiliśmy swoją własną pracą. Catering również zapewnili Niemcy, także my jakby finansowo się w to nie angażowaliśmy, aczkolwiek zaangażowaliśmy wiele dobrej woli i wiele pracy organizacyjnej. Jaki czas potrzeba na zorganizowanie takiego ślubu? Powiem szczerze, że tak naprawdę to się działo w ostatnich 2 miesiącach, więc... nie za wiele tu musieliśmy stawać na głowie, żeby to się udało. Też ukłony w stosunku do firmy budowlanej, która pomogła nam wszystko zabezpieczyć i wpuściła nas tutaj. Wydaje mi się, że jak jest dobra wola z każdej ze stron, to można zrobić wszystko. Rozumiem, że zachęca pan młode pary do przyjazdu do Gubina. Nie, właśnie nie zachęcam, bo nie chcę mieć problemów. Mam nadzieję, że to już mówiłem, bo już słyszałem, że jakaś kolejka się robi, lista społeczna. No właśnie, czy się pan tak? Nie boi lista tego, społeczna. Że niedługo warszawiacy będą przyjeżdżali do Gubina brać śluby. Tak? Chętnie, ale zróbmy to może na wieży. Tak? Myślę, że następny ślub to już powinien być na wieży. Wieżę oddamy do użytku, powiedzmy, w maju, w czerwcu następnego roku. Możemy robić tam setki ślubów, bo tam będzie bezpiecznie, tam będą schody, będzie pewnie piękny widok z góry, bo byłem tam kiedyś po rusztowaniu, wszedłem i widziałem. Także tam na pewno, a tutaj musimy też trochę więcej zrobić, żeby jednak tu było ciągle jeszcze bezpieczniej. Na kiedy koniec inwestycji? Ojej, to pytanie takie, że na pewno wieża w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o termin, to przypuszczam, myślę, że w czerwcu, na wiosnę, są otworzymy.
Natomiast jeżeli chodzi o korpus, w tym roku jeszcze ogłosimy konkurs europejski na dokumentację korpusu. Będzie to konkurs otwarty i kto ogłosimy go i kto wygra ten korpus, dostanie zlecenie od nas na zabudowanie, na stworzenie dokumentacji zabudowy tego korpusu. Jak będziemy mieć dokumentację na korpus, co potrwa pewnie rok lub nawet więcej, to w następnej, powiedzmy, perspektywie finansowej pozyskamy kolejne pieniądze. Właśnie widzę, pan wiceminister Waldemar Sługocki przyjdzie i zaraz go zapytamy, kiedy da pieniądze na korpus, tak? Panie ministrze, bo tutaj mnie zapytano, kiedy będzie inwestycja zakończona. Ja mówię, że wierzę, zrobimy w następnym roku. Dokumentację też może za rok, za dwa, a w następnej perspektywie finansowej będziemy się starać o środki, pewnie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, bądź tutaj z lokalnych środków. Czy już są jakieś środki ewentualnie na dalszą renowację tej fary, czy dopiero myśli pan o tym, że... Tak, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że ta kolejna perspektywa zapowiada się bardzo dobrze dla Polski i to w sensie tej globalnej kwoty, która może trafić na politykę spójności. Punktem wyjścia jest 80 miliardów euro. To jest kwota, którą ogłosił pan komisarz Lewandowski w imieniu Komisji Europejskiej, czyli nieco ponad 12 miliardów euro więcej niż w aktualnej perspektywie, gdzie mamy do dyspozycji 67,3 miliarda euro. To po pierwsze. Ale po drugie, my jako Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chcemy zwiększyć udział samorządów województw w tej globalnej kwocie. Dzisiaj województwa korzystają z tych 67,3 miliarda w kwocie 15,9, czyli blisko 25% całości tej puli. Chcemy, aby ten udział samorządów województw był jak największy. Większy zdecydowanie niż w tej perspektywie, to powoduje, że ten portfel regionalny będzie większy. To wszystko oznacza, że tego typu inwestycje, jak ta piękna, zabytkowa fara, będzie miała większe szanse. Ale proszę też nie zapominać o innym programie, z którego de facto w tej chwili ta inwestycja jest realizowana, czyli o europejskiej współpracy transgranicznej. Czyli to jest ta współpraca, która pozwoliła na podjęcie tej inicjatywy w ramach polsko-niemieckiego programu, dokładnie lubusko-brandenburskiego. I ta europejska współpraca terytorialna w nowej perspektywie finansowej także będzie realizowana. Także wspólnie z panem burmistrzem Bartczakiem rozmawiamy na temat możliwości finansowania tego przedsięwzięcia i pan burmistrz przygotowuje tą inwestycję dwutorowo. Z jednej strony jej kontynuację w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, ale także istnieje realna sytuacja, żeby tą inwestycję doprowadzić do końca w ramach regionalnego programu operacyjnego. Także myślę, że bardzo obiektywnie oceniając szansę na jej zakończenie, jest to absolutnie bardzo możliwe, wręcz myślę, że to stanie się faktem w kolejnej perspektywie finansowej. Jeszcze się zapytam o wrażenia z dzisiejszego dnia. Jak pan widzi tutaj dalszy rozwój tego miejsca, że tak powiem. Jak się panu podobało? Piękne miejsce to jest żywy dowód na naszą wspólną historię, historię Polaków i Niemców. Jest to najlepszy przykład na budowanie bardzo pozytywnych w duchu pojednania, dobrego sąsiedztwa relacji między Polską a Niemcami. Dziedzictwo kulturowe jest czymś ważnym. Przypomina nam także oczywiście o historii, ale po to, żebyśmy szanowali i wyciągali z niej wnioski, tak aby móc w sposób racjonalny budować przyszłość młodych pokoleń Polaków i Niemców. Czy obiecuje pan burmistrzowi Gubina, że te pieniądze się znajdą w pierwszej kolejności, czy w jednym z pierwszych kolejności, jak to mniej więcej, kiedy można się spodziewać? Niczego nie obiecuję, ponieważ byłoby to szalenie nieuczciwe. Natomiast pomagam panu burmistrzowi w przygotowaniu tego projektu jak najefektywniej, jak najlepiej, tak żeby miał realne szanse na to, aby pozyskiwał pieniądze na kontynuację tej inwestycji. Bo ja myślę, że czas skończyć z obietnicami, a czas najwyższy wziąć się do roboty. Dziękuję bardzo.